Perspektywy rynku, czyli analiza techniczna najciekawszych instrumentów finansowych oraz spółek WIG20. Kłaniam się serdecznie. Piotr Nejdek, Biuro Maklerskie MBanku. Zapraszam na poniedziałkowy przegląd kluczowych instrumentów finansowych. Na Wall Street, na Nasdaq, jak na razie Hossa trwa najlepsze, patrząc na kluczowe benchmarki amerykańskie, Dow Jones Industrial w tamtym tygodniu zdołał dotrzeć do historycznie wysokich poziomów, ale 40 tysięcy punktów nie zostało przełamane, zabrakło nieco ponad 100 oczy. No i pojawia się oczywiście kwestia, czy przy takim wykupieniu nie jest to zaproszenie do realizacji zysków. Na wykresie dziennym można doszukać się w piątek czarnej świecy, jednakże jej wydźwięk jak na razie tutaj jest negatywny, ale można powiedzieć, że wciąż neutralny. Wszystko to odbywa się powyżej lutowego maksimum. Na wykresie tygodniowym sekwencja okazałych tych białych świec tutaj postępuje, 3 tygodnie korekty i wyjście na nowe szczyty. To, co zwraca na siebie uwagę, to wyjście górą na nowe historyczne maksima Dow Jones Composite, czyli benchmark, który do tej pory przez dłuższy okres czasu nie potwierdzał tego, co robi DJ, a w tym układzie widać, że tutaj jest cały czas utrzymana presja na kontynuację wzrostów. Czy mamy do czynienia z kanałem wzrostowym? No za wcześnie jest, żeby coś takiego powiedzieć, tym bardziej, że to dolne ograniczenie nie do końca jest poprawnie oznaczone w ten sposób, ale zawsze, kiedy widzę coś takiego, no byko może to przeszkadzać w kontynuacji wzrostów. Gdzie się obawiać chociażby takiej czarnej piątkowej świecy, gdzie jest ten poziom, którego przełamanie mogłoby oznaczać, że mamy do czynienia z pułapką Hossy. Tak naprawdę powrót do konsolidacji nie byłby tożsamy z końcem Hossy, bo tutaj przecież coś takiego się może oczywiście wydarzyć, czyli fake na górze, powrót poniżej 12,5 tysiąca i wyjście 200-250 punktów niżej. Mowa jest cały czas o Dow Jones Composite, nie ma to nic wspólnego z industrią na chwilę obecną. Dlatego też w tym układzie dopiero zejście poniżej 12 tysięcy punktów, 12,950 mogłoby w takim układzie oznaczać, że tutaj coś niepokojącego się dzieje. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku S&P, są historyczne szczyty, czy tutaj także mamy do czynienia z kanałem wzrostowym, tym bardziej, że doszło do wyjścia górą na historyczne maksima. To, co powinno nas interesować w tym układzie, to doszukiwanie się formacji podażowych zachęcających do realizacji zysków. Tych wciąż jak na razie na tym benchmarku nie ma. Ciekawie prezentuje się Nasdaq Composite, czy chociażby 100 największych spółek. Na wykresie tygodniowym można doszukać się zaatakowania historycznych szczytów. Tutaj wciąż nie ma tych kluczowych podażowych świec, dlatego też byki mogą czuć się w miarę bezpiecznie. No i bardzo ciekawie przedstawia się benchmark Russell 2000, czyli tutaj jest to indeks, w tym przypadku są to kontrakty na ten benchmark, dane pochodzą z portalu Stock.pl. Można tutaj zauważyć wyjście na 2100, w piątek cofnięcie. No i pytanie, czy mamy do czynienia z układem typu fake, czyli pułapka. Tak naprawdę jest to działanie lokalne, krótkoterminowe. Kluczowe jest to, co widać na tygodniach, a na tygodniach Russell ma za sobą opuszczenie górą konsolidacji prostokątnej, wyjście górą, to tak naprawdę są 2030 punktów, wyjście górą, wcześniej był fake, cofka, dosyć płytka i ponowienie ruchu wzrostowego i to cofnięcie z poprzednich dni to wciąż mieści się tutaj w ramach tak zwanej korekty testującej wybicie, dlatego też dopóki tygodniowa cena zamknięcia dla benchmarku Russell 2000 wypada nie niżej niż 2000 punktów, no dopóty tutaj wnioski płynące z tego wykresu są całkiem optymistyczne. Ciekawie prezentują się także wykresy europejskich indeksów FTSE 250. Tutaj można doszukać podwójnego szczytu. Zagranie na wybicie nieudolne w tamtym tygodniu, ale cały czas benchmark ma za sobą wyjście górą z tego trójkąta symetrycznego, czyli de facto energia włożona w tą konsolidację skutkowała wyjściem górą plus połączenie trendu poprzedzającego ten odpoczynek zachęca do kontynuacji wzrostów. Ciekawie prezentuje się KKR, bo tutaj historyczne szczyty także są atakowane. Wprawdzie od kilku sesji widać odpoczynek, na wykresie dziennym można zauważyć stabilizację, ale wszystko to odbywa się powyżej wcześniejszych poziomów obrony. W przypadku KKR są to poziomy 7900. No i kluczowy indeks DAX, bo tutaj co niektórzy mogą doszukać się bardzo ciekawej struktury, sekwencji świec zwanej szkielet Sakata. Nie wnikając w szczegóły tej formacji, kiedy
kolejne tygodnie generują, czy też dni, czyli formacje świecowe, kiedy kolejne świece są coraz wyżej ułożone, widać co już nowe maksima i takich świec jest już co najmniej 8, wówczas pojawia się ryzyko, że szkielet sakata będzie tutaj pretekstem do realizacji zysków, chociażby tak jak to miało miejsce w czwartym kwartale 2022 roku. Ale potrzebny jest sygnał podażowy, żeby coś takiego się wydarzyło, biorąc pod uwagę sekwencję okazałych biały świat, czyli tutaj jest to solidna struktura zachęcająca do kontynuacji wzrostu, czy też potwierdzająca dominację popytu. Ta ostatnia biała świeca z podstawą 17902 wyznacza poziom wsparcia na ten tydzień, tydzień przed świętami i tutaj może marazm, oczywiście nie do końca jest to właściwe założenie, ale ograniczona zmienność ma prawo się pojawić. Niemniej, jeżeli do końca tego tygodnia ten poziom zostanie przełamany, czyli ta ostatnia biała świeca nie utrzyma ewentualnej korekty, to tak naprawdę pojawiłby się mocniejszy pretekst do realizacji zysków z ostatnich miesięcy. Jednakże do tej wysokości konkluzja pozostaje optymistyczna. To, co zrobi DAX, to, co zrobi DJ, Kakao czy FTSE, oczywiście jest bardzo ważne, jednakże kluczowe jest to, co się dzieje na USD PLN, czy też na MSCI Poland. Patrząc na ETF-y, okazuje się, że od kilku tygodni trwa konsolidacja na wysokich poziomach cenowych, ale po tak zwanym układzie typu fake. No tutaj jest pułapka hossy, cofnięcie i można obawiać się, że niedźwiedzie próbują to wykorzystać, spychając notowania MSCI Poland ETF w okolicy styczniowego dębka, ale to jak na razie jest tylko jedno z wielu założeń, scenariuszy, bo tak naprawdę ostatnie zachowania się tego instrumentu są neutralne, bo to jest w strefie konsolidacyjnej. Należy mieć świadomość tego, że te poziomy cenowe są powyżej wybitego poru w postaci górnego ograniczenia kanału spadkowego. To także jest bardzo ważna struktura i daje do myślenia, że sygnał jest utrzymany, ten sygnał hossy. Pytanie, co zrobi USD PLN, no bo tutaj pojawiają się problemy. O ile w długim terminie nie ma jak na razie podstaw, aby zanegować koncepcję ruchu na południe zgodnie z szerokością wyłamanego długoterminowego kanału wzrostowego, no zasięgi mówią o ruchu w kierunku 3 zł. Brzmi to bardzo optymistycznie, jeśli chodzi o GPW, ale też lekko utopijnie, no bo tak silny ruch, skoro USD PLN od wielu tygodni, wielu miesięcy utknął w okolicy 4.00, no to daje do myślenia, skąd miałaby się wziąć tutaj nagle ta siła polskiej waluty. No i należałoby się zastanowić, czy nie mamy do czynienia tutaj z układem zachęcającym do wyprowadzenia ponownej fali wzrostowej. I teraz tak, jest gwiazda poranna, te trzy świece, jest to wszystko powyżej minimum z grudnia poprzedniego roku i to przemawia na korzyść osłabienia się polskiej waluty. Euro PLN, czy coś takiego podobnego występuje, także i tam na wykresie jest gwiazda poranna, ale sąsiedztwo tej formacji, czyli kilka poprzednich świec, no tak naprawdę neutralizuje negatywny wydźwięk tej formacji, bo tutaj nie ma wyraźnego trendu spadkowego i tutaj można doszukać się nowego minimum, ale wszystko to odbywa się na tej zielonej linii. Jest to nic innego jak tego typu linia wsparcia. No i pytanie, która jest ważniejsza linia? Czy ta zielona, czy może ta niebieska? Niebieska to jest nic innego jak do ograniczenia kanału, którego doszło do wybicia. Zasięgi spadku wciąż nie zostały wykonane. No i tutaj w długim terminie złoty cały czas ma zielone światło do umocnienia się, ale lokalnie tak naprawdę tutaj dawno nie było tego typu formacji zachęcających do wyprowadzenia. Czy to korekty wzrostowej, czy też bardziej wyraźnego osłabienia się na naszej waluty, zobaczymy, gdzie szukać przełomu. Jeżeli tego typu formacja gwiazdy porannej miałaby zostać zanegowana, tak naprawdę powinno nastąpić zamknięcie tygodnia poniżej 4,27. Bez spełnienia tego warunku zachodzą realne obawy związane z tym, że złoty ma prawo się osłabiać. Punkt widzenia zagranicznego inwestora, który na warszawski pakiet patrzy przez pryzmat dolara, to tak naprawdę od kilku tygodni nic się takiego wielkiego nad Wisłą nie dzieje. WIG20 denominowany w dolarze
porusza się na tych samych poziomach co miesiąc temu, czy chociażby na poziomach z drugiej połowy grudnia. Tutaj widać odpoczynek i z jednej strony utrzymany jest poziom ten szczytowy z końca poprzedniego roku, wybicie, cofnięcie, zatrzymanie, ale tak naprawdę należałoby się zastanowić, czy tutaj czasami nie ma tak zwanej negatywnej dywergencji, czyli jest to sytuacja, kiedy zamiast kontynuacji wzrostu po wybiciu lokalnego czy też 7-tygodniowego oporu, nie jest kontynuowany ruch wzrostowy. Wskaźnik RSI pokazuje, że ostatni szczyt nie był tak wysoko położony jak ten z grudnia, czyli niższy szczyt przy wyższym odczycie WIG20 powoduje, że zachodzą obawy odnośnie wyhamowania OSCE. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy na WIG20 USD w drugim terminie, no tutaj cały czas, pomimo tych obaw, utrzymany jest sygnał związany z wybiciem długoterminowego kanału spadkowego. Zasięgi są bardzo optymistyczne, można powiedzieć za bardzo optymistyczne na chwilę obecną, ale tutaj brakuje takich kluczowych argumentów negujących koncepcję optymistyczną, chociaż nie można wykluczyć, że powtórzy się sytuacja z 2021 roku. No bo jeżeli tutaj w podobnym miejscu na wykresie dochodzi do podobnych wydarzeń, no to zawsze ryzyko powtórki tego, co już miało miejsce w historii, zachodzi. Pytanie, co na to poszczególne indeksy typu WIG20 czy też MWIG40. Teraz tak, indeks szerokiego rynku jak na razie porusza się w konsolidacji. Na wykresie dziennym przełomu nie widać, jest odpoczynek. Tutaj linia trendu wzrostowego została naruszona, ona już była testowana. Trudno o wyciągnięcie wiarygodnych wniosków na podstawie tego. Widać, że jest cały czas konsolidacja. Dzisiaj domykanie luki, czy to dobrze, czy źle. No jeżeli spojrzymy na wykres w ten sposób, że dochodzi w tamtym tygodniu do naruszania lokalnego oporu bez kontynuacji wzrostów, czy jest to trójkąt, czy to inna forma konsolidacji, to nie ma na chwilę obecną znaczenia. Jeżeli dochodzi do naruszenia takiej linii oporu i rynek, widząc to, nie ma siły dalej rosnąć, no to zawsze pojawia się obawa, że ponownie zostanie przetestowane ostatnie denko. WIG20 w podobnym układzie, ale tak naprawdę cały czas obowiązuje jedna duża konsolidacja. Ona postępuje od kilku tygodni. Kluczowe wsparcie są bronione, czy jest to 2,350. Tak naprawdę nie ma na chwilę obecną większego znaczenia. Od południa widać formacje obronne, od północy brak chęci do kontynuacji wzrostów. Co z tego wynika, biorąc pod uwagę chociażby sytuację na wykresie WIG20 Total Return, czyli na wykresie benchmarku uwzględniającego dywidendy, to okazuje się, że WIG20 jest w strefie historycznych szczytów. Powyżej wyłamanych oporów ustanowionych w 2021 roku jest wybicie, jest odpoczynek, jest korekta, test tak ważnej strefy wsparcia wcześniejszego oporu. No, trudno dzisiaj akurat powiedzieć, że WIG20 Total Return czy WIG20 jest w tym momencie skazany na wycofanie się na południe i zanegowanie wybicia. Tego na wykresie nie widać. Wciąż obowiązują pozytywne sygnały, dlatego też brakuje jak na razie negatywnych wniosków. MWIG40 pozostaje w strefie szczytowej, formacje tygodniowe świecowe są neutralne, wcześniejszy opór zamienił się rolą, teraz jest wsparciem, czyli czerwony kolor stał się zielonym. Jak na razie nie doszło do przetestowania tego poziomu, no bo tutaj jest, on znajduje się na wysokości 5850 plus minus kilkadziesiąt punktów, są to okolice. Teraz indeks jest wyżej o ponad 300 punktów. No, jest trochę tego miejsca do tak zwanej bezpiecznej korekty. Jak na razie neutralnie. SWIG 80 konsolidacja, kolejny tydzień z rzędu. Jednakże tutaj dystrybucji nie widać na tygodniach. Sympatycznie to wygląda, nie ma się do czego doczepić na wykresie tygodniowym. Oczywiście brakuje tych okazałych białych tygodniowych świstek, jak chociażby ta, która miała miejsce, została zbudowana w trzeciej dekadzie lutego, ale ona została obroniona, zarówno i połowa białego korpusu, jak i podstawa tej świecy. Te ruchy wzrostowe jak na razie są utrzymane, są zdrowe i tym samym sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna. Pytanie, co na wykresie WIG banki, no bo bez banków wprost nie będzie z bankami. WIG banki jak na razie pomimo wcześniejszych obaw pozostaje silny, mega silny. Indeks ten przebywa w strefie historycznych szczytów, tutaj nie widać wciąż słabości, tym samym byki mają zielone światło do kontynuacji wzrostu. WIG budownictwo jak na razie neutralnie, na wysokich poziomach gwiazda wieczorna za benchmarkiem. No i tutaj wyhamowanie wzrostów. Co dalej na wykresach branżowych? WIG chemia bez przełomu cały czas słabo wygląda. WIG energia
tutaj wyjście do M z kanału wzrostowego, no nie jest to optymistyczny sygnał. Wprawdzie szukanie dna wciąż trwa, ale brakuje kluczowych sygnałów na korzyść byków. Kolejny WIG SG on znika w kwietniu, ten benchmark przestaje istnieć. WIG gain z 5 największych spółek, no i tutaj jest szansa na wyrysowanie odwróconej głowy z ramionami, czy też taka formacja właśnie się rysuje. Pytanie, co w tym tygodniu się tutaj zadzieje, ale jest oczywiście bardzo fajny, sympatyczny wykresik. Pytanie, co z tego się rozwinie. WIG górnictwo słabo, słabiutko, oczywiście większość to wpływ ma KGHM, notowania cen akcji tej spółki, jak na razie pozostają w konsolidacji, benchmark też, wrócimy do omawiania KGHM później. Kolejny benchmark, informatyka, podchodzenie po szczyty powoli, pomalutku, ale małymi kroczkami do góry. WIG leki na niskich poziomach cenowych, wciąż bez pozytywnego przełomu. WIG media podobnie, czyli malutkimi kroczkami do góry, ale odpoczynek, tak naprawdę konsolidacja tutaj bez przełomowych sygnałów. Jeżeli chodzi o WIG motoryzację, no to powyżej wcześniejszych oporów, wybite są opory wsparcia, stały się w tym momencie najbardziej istotną częścią tego wykresu, są testowane. 8200 jak na razie jest utrzymane, czyli wygląda to zdrowo. Gdzie kolejne są ciekawe wykresy? WIG nieruchomości, wyjście na historyczne szczyty. No i tutaj tak naprawdę w tamtym tygodniu ruszyły się te spółki deweloperskie i one wyglądają ciekawie, no bo skoro ten benchmark wybija wcześniejsze szczyty, a jeżeli chodzi o historyczne maksima, cały czas jest sporo miejsca do zrobienia, no to pomimo tej olbrzymiej hossy wciąż jest trochę miejsca dla akcyjnych byków. No i WIG odzież, dramat można powiedzieć, ale czy tak naprawdę będzie to dramat z kontynuacją? No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tego typu kanał wzrostowy, no to mamy zasięg spadków wykonany, można powiedzieć, w 100%, a Denko to z października zostało utrzymane. Zobaczymy, co z tego wyniknie. WIG paliwa, czyli WIG PKN jak na razie neutralnie i tym samym można przejść do omawiania spółek z WIG 20. Wykres cen akcji spółki Alior Bank, 2-3 tygodnie temu naruszenie wsparcia 87-18, zamknięcie sekwencji wzrostowych białych świec i natychmiastowa kontra popytu na podwyższonych obrotach, negacja tego sygnału podażowego i można powiedzieć, że nic się nie stało, byki cały czas są przy grze, górne ograniczenie kanału znajduje się powyżej 105 zł i stanowi potencjalny magnes dla byków. Poziom obrony 87-18, dopóki tydzień zamyka się nie niżej, dopóty sytuacja techniczna ponownie wygląda optymistycznie. Allegro, no tutaj jest problem, bardzo duży problem z racji tego, że wszelkie próby podbicia kończą się na tych samych poziomach. Jedna wielka konsolidacja, wszystko wokół 31 zł, taki parytet plus, minus 3-4 w jedną w drugą stronę, ale tak naprawdę z punktu widzenia analizy technicznej nic się nie dzieje niepokojącego. Postępujące notowania w ramach kanału wzrostowego i wszystko to po wyżej wyłamanej linii trendu wzrostowego. No, można powiedzieć, że byki potrzebują tutaj naprawdę sporo czasu, no i pewnie też kapitału, żeby ewentualnie uruchomić tą machinę hossy, chyba że 27,27 zostałoby załamane ten poziom wsparcia, no jak na razie jest utrzymany do tej wysokości. Sytuacja techniczna zachęca do kontynuacji wzrostów, a z punktu widzenia geometrii, czy też układu zniesień Fibonacciego i kompilacji połączenia niezależnych od siebie poziomów oporu w okolicy 50 zł sprawia, że to ma prawo okazać się potencjalnym magnesem. Budimex. Tutaj dojście do głównego ograniczenia kanału wzrostowego, pojawienie się czarnej świeczki, takiej szpulki, ale odpowiedź natychmiastowa w tamtym tygodniu, wyłamanie sufitu czarnej świecy i byki cały czas są przy grze, chyba że na tygodniach zostanie przełamane wsparcie 654. Do tej wysokości sytuacja techniczna wciąż sprzyja bykom. CD Projekt. No i tutaj pojawia się case pod tytułem, czy CD Projekt ma przed samą możliwość wyjścia z tego górą, bo tak naprawdę tutaj chęci do wzrostów są, do spadków jak na razie zbyt dużych nie ma. Na wykresie świecowym można doszukać się cały czas utrzymanego sygnału pozytywnego w oparciu o wyłamanie tej czarnej świecy. Biały młot na tygodniach, ale jego położenie trochę tutaj dyskwalifikuje znaczenie tej formacji jako formacji zachęcającej do wzrostów, co nie oznacza, że uderza przecież
w popytowy, optymistyczny wydźwięk całych tych tutaj wzrostowych formacji świecowych. Co z tego wynika, gdyby nie to, że ceny znajdują się na tych samych poziomach, co konsolidacja trwająca od miesięcy, no to wnioski byłyby stricte optymistyczne, ale trzeba mieć świadomość tego, że wciąż postępuje konsolidacja. Nie jest źle, ale brakuje tego triggera, sygnału takiego wybijającego, zapraszającego do wzrostu. Gdzie go szukać? No, wybicie 120 zł mogłoby być właśnie tym brakującym ogniwem w całej tej zestawie układance, bo trzeba mieć świadomość, że przecież próba zdołowania notowań w połowie stycznia tego roku okazała się pułapką hossy, a z pułapek bessy bardzo często rodzą się nowe fale hossy. Cyfrowy, bez pozytywnych tutaj wniosków na wykresie, no, trochę bałagan, ale myślę, że uda mi się to naprawić. Cyfrowy Polsat, jak na razie bez pozytywnych przełomów. Cały czas trend spadkowy dominuje, historyczne minima, są to wykresy cen akcji uwzględniające dywidendę pochodzące z portfela StockPlay, wskazują, że historyczne minima, one znajdują się poniżej poziomu 9 zł, cały czas mają prawo ściągać na południe ten papier. Konkluzja negatywna. Chyba że 12,62 zostałoby wyłamane w tygodniowych cenach zamknięcia. Dino, no i tutaj jest kolejny case, czy tak mocna przecena nie wyczerpuje potencjału niedźwiedzi. Z jednej strony kluczowe wsparcie znajduje się w okolicy 340 zł, ale jeżeli pod uwagę weźmiemy dolne ograniczenie kanału wzrostowego, czyli struktury, w ramach której poruszają się ceny od wielu kwartałów, to tak naprawdę byki mają dogodny moment do powrotu na parkiet. No i pytanie, co z tego się tutaj zgodzi, bo miejsca do zwyżki jest całkiem sporo, chociażby najbliższy opór to okolice 400-405 zł. JSW, no niestety bez większych pozytywnych sygnałów, do tego dochodzi przełamanie średniej 200-tygodniowej, nowe wielomiesięczne minima i ta potężna czarna świeca. Jeżeli w tym tygodniu 39,98, czyli tak naprawdę 40 zł zostałoby odnotowane, można doszukać się pozytywnych sygnałów na tym wykresie. Jak na razie dominacja niedźwiedzi trwa, magnesem pozostają minima z poprzedniego roku, no czyli są to okolice 33-34 zł. Kęty, neutralnie wprawdzie na podwójnym szczycie, ale czy tak neutralnie, może nie do końca, no w tamtym tygodniu doszło do przełamania lokalnego wsparcia, czyli podstawy okazały białej świecy i wszystko to w ramach podwójnego szczytu. No nie wygląda to dobrze, gdyby nie fakt, że jest to Kęty, zresztą spółka Kęty, no to tutaj wnioski byłyby stricte negatywne, ale to jest przecież spółka, która jak na razie porusza się w mocnym trendzie wzrostowym. Trudno jest zatrzymać tą lokomotywę hossy, ale jak to mówią, to big to fall może być właśnie ostrzeżeniem, żeby nie patrzeć zbyt optymistycznie na wykres spółki, która cały czas rośnie, tylko doszukiwać się czegoś przeciwstawnego. No i tutaj pojawiły się sygnały i trzeba to głośno powiedzieć. 14,50 zostało przełamane i tym samym należałoby postawić tezę, że bez powrotu z tygodniową ceną zamknięcia nad 766 sytuacja techniczna zachęca do pogłębienia korekty, a wsparcia są, czy też magnesy, w okolicy 652 zł. KGHM blisko linii trendu spadkowego, ale bez przełomu. Dzisiaj kurs mocno poleciał na południe, próbuje się bronić, silne odpisy zniechęciły inwestorów do kontynuacji wzrostów, czyli tak naprawdę KGHM, akcje tej spółki grają to samo, co można zaobserwować od prawie roku czasu, czyli pomiędzy jednym poziomem okolice 105 zł, a drugim okolice 125 zł. Kontynuacja konsolidacji bez pozytywnych wniosków. Kruk. Zasięgi spadków liczone według wyłamanego kanału wzrostowego wskazują na strefę 340 zł. Czarna świeca nie została zanegowana, w tamtym tygodniu próba podbicia nieudolna, no i tutaj rodzą się obawy, czy tego typu kanał nie zostałby rozegrany. Bo ile wcześniej ten kanał, jego główne ograniczenie stanowiło wyzwanie dla byków magnes dla wzrostów i tego typu magnes nie sprawdził się, doszło do wyjścia dołem, no to w tym układzie kanał generuje cały czas negatywne odczucia, chyba że tydzień zamknie się powyżej 463,40. Do tej wysokości wnioski są niepokojące. LPP. Wyjście dołem z kanału. Tego nie widać na WIG Odzież, no bo tam na WIG Odzież przecież mają jeszcze wpływ inne spółki, a chociażby CCC. A LPP znowu wygląda w tym układzie fatalnie. No bo wyjście dołem z kanału, powrót nieudolny,
Można doszukać nawet na wykresie dziennym, proszę bardzo, wyhamowanie zwyżki pod dolnym ograniczeniem kanału plus średnia 200-sesyjna. Trudno przejść optymistycznie wokół tego. Do tego na wykresie tygodniowym widać przecież pułapkę Hossy, fake, wszystko to na bardzo wysokich wolumenach. Są to wolumeny, obroty historyczne. Czy jest to game changer w całym układzie Hossy? Na chwilę obecną wiele wskazuje, że tak. Orange na wykresie tym nie widać przełomu, ale też nie widać presji na kontynuację spadków. Za nami obrona dolnego ograniczenia kanału wzrostowego średnia 200-sesyjna, także ogólniona formacja młota i zaproszenie do korekty wzrostowej, czy też wyprowadzenia wzrostowej z fali. Jest to za nami. Odpowiedź niedźwiedzi jak na razie słaba. No i sytuacja techniczna zrobiła się w takim układzie neutralna. Dopóki ceny bronią się w kanale powyżej średniej 200-sesyjnej, dopóty te wnioski, które były postawione podczas ostatniego spotkania w ramach perspektyw rynku, pozostają aktualne. A z tego, co kojarzę, to do 7,66 sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna. PKSA na historycznych poziomach cenowych, w strefie historycznych poziomów cenowych, negacja wcześniejszych obaw. Oczywiście wykupienie jest, ono przeraża, ostrzega, trzeba mieć tego świadomość, że przy takim odczycie RSI wskaźnika mierzącego impet wzrostów łatwo o spadki. Ale jak na razie niedźwiedziom nie udało się wykorzystać żadnej nadarzającej sytuacji, czyli zgodnie z prawami fizyki, dopóki nie pojawią się sygnały zmieniające trend wzrostowy, dopóty obowiązuje koncepcja kontynuacji Hossy. Pepco. No i tutaj case pod tytułem, czy mamy podwójne dno. Na wykresie liniowym taka formacja jest widoczna. Mamy za sobą odczyt pozytywny wskaźnika dziennego RSI, czyli RSI wróciło ponownie ze strefy wyprzedania. Na wykresie dziennym można doszukać się gwiazdy porannej. Gwiazdy porannej, czarna świeca, coś na wzór młota, doji i powrót z białą. Wszystko to poparte obrotami. No i w piątek wyhamowanie. Dzisiaj petarda jak na razie, no bo jest minus 5%. Pytanie, czy nie jest to ostatnie tchnienie niedźwiedzi. Tego oczywiście nie wiadomo. Na wykresie tygodniowym widać także podwójne dno i ta okazała biała, no nie okazała biała świeca. Świeca z długim dolnym cieniem, mały korpus, zrobiona na podwyższonych obrotach. Biorąc pod uwagę wcześniejsze spadkowe czarne świece na mniejszych obrotach, no są warunki spełnione do tego, żeby byki próbowały rozegrać podwójne dno. Gdzie szukać negacji tego typu podejścia? 16,43 jako poziom obrony do tej wysokości w tygodniowych cenach zamknięcia. Koncepcja pozostaje optymistyczna. PGE, opór na ten tydzień to sufit czarnej świecy, 7,34 do tej wysokości. Jak na razie byki pozostają w odwrocie, tym samym podaż dominuje. Jeżeli w tym tygodniu 7,34 zostanie wyłamane, wówczas będzie można pokusić się o bardziej optymistyczne scenariusze. PKN Orlen i tutaj neutralnie jest cena akcji utrzymana powyżej średniej ruchomej, zwanej średnią 200-sesyjną, czy też wokół tej średniej. Ona tutaj jak na razie pełni taką lekko informacyjną funkcję, jeżeli chodzi o formację z pierwszych dni marca, ona pozostaje utrzymana, no ale nie chce rosnąć. Jak nie chce rosnąć, to jest presja, że może ponownie zacząć spadać. Z drugiej strony są to te same poziomy widoczne od wielu miesięcy, od lipca poprzedniego roku, czy chociażby od grudnia 2022. Szanowni Państwo, no PKN tutaj się mocno konsoliduje, ale jest to może i wytłumaczone tym, że od góry jest przecież bardzo blisko, jest testowana linia bez wyłamania jej. Wymaga odpoczynku i siły po takim odpoczynku. Jednakże na chwilę obecną no nie widać tego kluczowego szturmu popytu, dlatego też bez przełomu, bez pozytywnych, mega pozytywnych wniosków. Jeżeli chodzi o PKO BP, podobnie jak PKSA, wyjście na historyczne maksima, testowanie ich, nie widać oznak dystrybucji, formacje tygodniowe świecowe pozwalają jak na razie bykom pozostać tutaj w stronę dominującą. Nie widać negatywnych sygnałów. Takowy się pojawił w postaci formacji świecowej tygodniowej, ale dosyć szybko została ona zanegowana. Dlatego też dopóki tydzień zamyka się nie niżej niż 51,60, dopóty sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna, a wszystko to powyżej głównego ograniczenia takiego trójkąta rozszerzającego się. PZU neutralnie na tych samych poziomach od wielu miesięcy, czyli tutaj analiza techniczna jak na razie, no tak naprawdę to robię, czy jest bezużyteczna, ale nie
pełni swojej funkcji, tej funkcji, która pomaga wskazać, w którym kierunku, w jakim, jak mocno mógłby ewentualnie zawędrować ten papier. Czyli tutaj konkluzja neutralna i na koniec Santander Bank Polska, wyjście górą powyżej strefy oporu, która stała się strefą wsparcia. Mowa oczywiście o takiej lokalnej strefie w okolicy 500 zł. No i dopóki tydzień zamyka się nie niżej, dopóty sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna. Czy widać oznaki dystrybucji? Jak na razie nie. Konsolidacja, odpoczynek w ramach korekty, dlatego też konkluzja pozostaje optymistyczna. Dziękuję uprzejmie za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się serdecznie. Piotr Gnedyk, Biuro Maklerskie mBanku.